szczera, troskliwa, zabawna, charyzmatyczna i że jednoczy, o, może właśnie to słowo, że jednoczy ludzi. Pamiętam, jak pani profesor weszła i zrobiła na wszystkich szok. Wszyscy byli zdumieni i niektórzy się bali, ja się obawiałam. I pani nam zadała pytanie, czy możemy opisać siebie jako drzewo. Popłynęłam i na kolejny dzień, jak czytaliśmy to, każdy pokazał jakby coś innego, inne drzewo i pokazał siebie. I to było wspaniałe, że pani profesor już po jednym dniu, po jednym spotkaniu umiała nas odkryć i z każdą lekcją odkrywała nas bardziej. Staram się mówić na każdej lekcji, chociaż przez 2 minuty, nawet gdy omawiamy wykresy zdań, o tym, co jest dla mnie ważne i tym samym, co wydaje mi się może być ważne dla moich uczennic i uczniów. Edukacja nie jest przygotowaniem do życia, tylko samym życiem. No to są właśnie najważniejsze lekcje, kiedy czujemy, że to jest właśnie nasze życie. To nie jest jakieś przygotowanie się do przyszłej pracy, a dla mnie nie, do emerytury. Zupełnie nie. Właśnie chodzi o to, żeby każde spotkanie z tekstem, z drugim człowiekiem na lekcji było ważne. Więc oczywiście, że najważniejsze są te teksty, kiedy można powiedzieć o tym, czym się sama zajmuję, o pokoju, o relacjach polsko-żydowskich czy polsko-polskich, które też są bardzo często po prostu polsko-żydowskie jednocześnie, o trudnej pamięci, o naszym dziedzictwie, o naszej przyszłości, o tym, jak znajdować w sobie pokój, o tym, co nam go zakłóca. Kiedyś w ogóle byłam zamknięta na to, co się dzieje wokół mnie. To, co się dzieje w Polsce, nawet nie do końca, to, co się dzieje w moim mieście, a teraz właśnie widzę, co się dzieje w innych krajach i właśnie chciałabym pomóc. Po prostu pani profesor otworzyła mi oczy na to wszystko, a ja je miałam bardzo zamknięte, naprawdę. I teraz jakby widzę, co się dzieje w Syrii. Tak długo, jak długo będę cokolwiek pamiętać, to będę pamiętać ten moment, kiedy przyszedł do nas mój kolega mający wówczas, pewnie jako jeden z niewielu znanych mi ludzi, doświadczenie z przemierzenia szlaku uchodźczego i mający znajomych Syryjczyków. Przyszedł do nas do klasy i wspólnie tam się dowiedzieliśmy naprawdę bardzo wiele. Spędziliśmy razem 3 godziny i moja klasa na koniec zadała to pytanie, którego bardzo często nie stawiali dorośli ludzie. To znaczy, co możemy zrobić? Szkoda czasu na proste zadania, szkoda czasu na łatwe tematy. Łatwe tematy są nudne i niepotrzebne. Łatwe tematy, nawet jeżeli są rozpisane na 3 godziny lekcyjne, można zamknąć z dolną grupą naprawdę w 10 minut. Fundamentem oczywiście jest zaufanie, które staramy się wypracować wewnątrz klasy, jeżeli jesteśmy wychowawcą i wewnątrz każdej klasy, jeżeli prowadzimy tam lekcje. No i wreszcie zaufanie na takiej linii 1-1, to znaczy ja nauczycielka i każda moja uczennica, każdy mój uczeń. Zawsze jak miałam jakiś problem, to mogłam przyjść i porozmawiać i pani profesor zawsze mnie wysłuchała, poradziła i tego mi teraz brakuje, bo szkoła jest większa, trudno znaleźć takiego jednego nauczyciela. Jest to też zawód i tak należy o nim zacząć myśleć. Niestety jest to też pasja i powołanie, pewnie tak. Wielu z nas po prostu zostaje w szkole, bo widzi w tym wartość, bo ma poczucie, że może tutaj, no właśnie, zmieniać świat.